Moja żona jest dosyć uwrażliwiona w tym temacie i widziała, z których kominów co się wydobywa. Na szczęście problem smogu i zanieczyszczonego powietrza dotyka mnie coraz mniej, ponieważ mieszkam na północnym Mazowszu. To zanieczyszczone powietrze nie jest tam aż tak mocno. Natomiast jeszcze kilka lat temu faktycznie popołudniami, kiedy się wychodziło na dwór, to ten smog było czuć. Moja żona jest dosyć uwrażliwiona w tym temacie i widziała, z których kominów co się wydobywa. Na szczęście na naszej ulicy, jak jest około 25 domów, to myślę, że jeszcze takim nieekologicznym sposobem, myślę, że może jeszcze z dwa domy palą. Reszta już zainwestowała w odnawialne źródła energii albo po prostu w piece gazowe i tym podobne. I jest to coraz lepsza sytuacja, przynajmniej u mnie na ulicy na pewno jest to zauważalne. Bezsprzecznie, jeżeli ma to dotyczyć całego kraju, no to oczywiście rząd jest przede wszystkim odpowiedzialny za bezpieczeństwo, jakość powietrza. Zresztą odpowiedzialny jest w całej skali naszego kraju za wszystkie aspekty naszego życia, w tym za czyste powietrze, ale oczywiście bez wsparcia samorządu i schodzenia z tym coraz niżej, coraz dalej, no nie da się nic zrobić. Zwykłe sztywne przepisy, reguły i zalecenia nie zawsze są stosowane, ale myślę, że ja jestem jakby pełen nadziei, bo uważam, że środowisko nasze jest coraz bardziej wyedukowane, ludzie są coraz bardziej świadomi tego i jest to już praca wykonywana od wielu lat, naprawdę od wielu lat i uważam, że ona przynosi efekty, także myślę, że jeszcze trzeba podkręcić po prostu śrubę z prędkością i wtedy to już będzie ok. Takie akcje jak Karny Kopciuch oczywiście są potrzebne i są jak gdyby przedłużeniem dłoni, może nie bezpośrednim i może nawet czasami samozwańczym, ale przedłużeniem dłoni czy ramienia rządu i samorządów w dalszej kolejności, bo opierając się na przepisach wypracowanych i na prawie, które w Polsce funkcjonuje, na zaleceniach, które wprowadzają samorządy, na możliwościach, które są, aby móc palić coraz mniej szkodliwymi paliwami, to właśnie takie akcje na końcu jak gdyby pomagają do tego doprowadzić.